Wyobraź sobie, że idziesz przez pustynię i znajdujesz starą lampę. Wszyscy znamy tą historię. Pocierasz ją i nagle pstryk, wyskakuje z niej złota rybka. Czy jakoś tak to było? I może spełnić jedno twoje życzenie. Jak myślisz, o jaką jedną rzecz możesz poprosić, która najmocniej wpłynęłaby na twoją jakość życia? Możesz poprosić absolutnie o wszystko i ograniczać się wyłącznie twoja wyobraźnia. Co by to było? To jest naprawdę dobre pytanie. Zanim przejdziesz dalej, włącz teraz pauzę i zapisz swoją odpowiedź w komentarzu. Dzięki temu wszyscy zobaczymy, jakie są najczęstsze odpowiedzi. Jestem niemal pewny, że nie napiszesz tego, o czym dzisiaj powiem. Zrób to teraz. Oczywiście nie widzę jeszcze waszych komentarzy, ale obstawiam, że będzie to lepsze zdrowie, lepsze relacje i jeszcze raz więcej pieniędzy. Ale czy naprawdę to jest najlepsza rzecz, która najmocniej wpłynie na jakość twojego życia? Nie ma nic innego? Żeby to lepiej zrozumieć i odkryć, co może być taką rzeczą, musimy odciąć się od naszego ego i spojrzeć na to z boku i w dużo szerszym ujęciu. Zadam ci więc kolejne pytanie. Jaką jedną rzecz mógłbyś dać całemu społeczeństwu, żeby maksymalnie podnieść jakość jego życia? Żeby było łatwiej, weźmy pod lupę konkret. Społeczeństwo XII-wiecznej Hiszpanii. Czy rozwiązaniem byłoby danie każdemu Hiszpanowi po worku złota, przywrócenie każdemu pełni zdrowia, naprawienie wszystkich relacji każdego Hiszpana, w tym rodzinnych, towarzyskich i damsko-męskich? Jak myślisz? Okej, załóżmy, że tak właśnie się stało. Jak długo utrzymałby się ten naprawiony stan? Jak długo ludzie potrafiliby utrzymać choćby te uzdrowione relacje? Krótko. Bo nie została usunięta przyczyna problemów, tylko sam problem. Ludziom się wydaje, że to, co im potrzeba, to więcej pieniędzy, lepszego zdrowia czy lepszych relacji. Ale to, czego naprawdę im potrzeba, to wiedzy i umiejętności na temat tego, jak sami mogą zdobyć większe bogactwo, lepsze zdrowie i utrzymać doskonałe relacje. Właśnie dlatego zdecydowana większość ludzi, którzy na loterii wygrali wielomilionowe nagrody pieniężne, po latach ostatecznie trwoni wszystkie pieniądze i kończy w biedzie. To dlatego cudowne ozdrowienie z raka, choroby serca i otyłości na dłuższą metę i tak nie pomoże osobie, która nie dba o zdrowie i ciągle truje swój organizm. A naprawione relacje i tak w końcu się zepsują, jeśli ktoś nie wie, jak o nie dbać. Tak bardzo chcemy złotych jajek, a tak mało nam zależy na cudownej kurze, która je znosi. Tak bardzo pożądamy ryby, a tak mało chcemy promocji w Lidlu. Lub w gorszej wersji ewentualnie wędki. No dobrze, ale co w takim razie jest tą złotą kurą, tą promocją w Lidlu? Jaki jest ten najlepszy prezent, który możemy dać sobie i innym? Edukacja, wiedza, mądrość, świadomość. Tylko tyle. A co najlepsze, nigdy wcześniej w historii ludzkości, zwłaszcza edukacja, nie była tak łatwo dostępna dla każdego. Cudowne, złotonośne kury już nie są legendą, rozmnożyły się i roją się jak mrówki i trzeba uważać, żeby ich nie zdeptać. A szaleństwo społeczeństwa polega na tym, że szukamy złotych jajek, mając gdzieś złote kury, mając gdzieś edukację i dążenie do mądrości. Jest potężna przeszkoda, która powoduje to szaleństwo. Zła sława tego procesu. Bo to, co miałeś w szkole czy na studiach, nawet trudno nazwać edukacją. Prawdziwa edukacja zaczyna się wtedy, kiedy ty sam wybierzesz, czego dokładnie chcesz się nauczyć. Kiedy nie interesuje cię ocena, tylko wiedza sama w sobie. Kiedy nie możesz się doczekać, aż ją zdobędziesz, bo wiesz, jak bardzo może wpłynąć na twoje życie. Do takiej edukacji nic nie musi cię motywować. Drugą przeszkodą jest zbyt mocne skupianie się na edukacji związanej ze zdobywaniem bogactwa i karierą i brak jakiejkolwiek edukacji na temat tego, co w życiu jest naprawdę ważne. Ludzkość jest tak niesamowita, że pokonaliśmy wiele groźnych chorób, które kiedyś dziesiątkowały społeczeństwo. Wysłaliśmy statki kosmiczne na Marsa, nauczyliśmy się, jak rozszyfrowywać i modyfikować nasz własny kod genetyczny. Ale jednocześnie do dzisiaj nie potrafimy
potrafimy rozwiązać problemu ludzkiego cierpienia, samotności, zawiści, nienawiści i zazdrości, przewlekłego strachu i stresu. Co z tego, że mamy lepsze samochody i większe mieszkania, jeśli nie potrafimy się z tego cieszyć, jeśli nie potrafimy być szczęśliwi? A najbardziej szalone jest to, że ta wiedza jest dostępna, to już nie jest żaden sekret. My nie chcemy szczęścia, chcemy tego, co według nas to szczęście będzie nam dawało. Postęp ludzkości polega na tym, że nie musisz wiedzieć, jak działa skomplikowany lek, żeby pokonał twoją chorobę. Nie musisz być ekspertem od technologii, żeby kupić najnowocześniejszy komputer. Ale sam musisz zdobyć wiedzę i mądrość o tym, jak żyć z innymi ludźmi, jak dbać o zdrowie, jak budować trwałą i solidną harmonię wewnętrzną. Bez tego żaden inny prezent nie będzie miał większej wartości. Moi drodzy, całkiem niedawno liczba subskrybentów na moim kanale na YouTubie przekroczyła 100 tysięcy i nadal szybko rośnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną i tworzycie społeczność ludzi, którzy oglądają te moje filmy i kursy i którym zależy na rozwoju. Moją misją jest właśnie to, żeby samemu jak najwięcej się uczyć i dawać Wam jak najwięcej wiedzy. Jestem przekonany, że to najlepszy prezent, jaki mogę Wam dać i również to zawsze będzie najlepszy prezent, jaki Wy sami możecie dać sobie i innym. Dlatego serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście codziennie brali aktywny udział w szerzeniu edukacji i mądrości i udostępniali i podawali dalej wszystkie filmy, które mają dla Was wartość i uważacie, że zmieniają Wasze życie. Oczywiście nie tylko moje, ale także wielu innych autorów. Tak jak ja sam udostępniam i polecam filmy np. Prostej Ekonomii, Naukowego Bełkotu, Doroty Filipiuk, Bartka Popiela czy Michała Szafrańskiego. Bo żebyśmy wszyscy rośli jako społeczeństwo, potrzebujemy przede wszystkim mądrzejszych ludzi. Zawsze zaczynajmy od siebie, ale też pomagajmy innym. Wyróbmy sobie ten nawyk czytania książek, chodzenia na szkolenia i przerabiania różnych kursów online. I chwalmy się tym. Daleka droga przed nami, ale każda, nawet największa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A dzięki temu, że mamy internet, wszystko jest możliwe. Jeśli czujesz, że ten film zainspirował Cię do tego, żeby się więcej uczyć i rozwijać, to udostępnij go na swoim Facebooku albo prześlij chociaż jednemu znajomemu w prywatnej wiadomości. Dzięki temu Ty też dołożysz swoją własną cegiełkę i wspólnie będziemy budować coraz większą społeczność mądrych i świadomych ludzi. Oczywiście zachęcam także do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A jeśli chciałbyś sprawdzić, w jakiej dziedzinie życia najbardziej potrzebujesz zmian, to zachęcam Cię do rozwiązania darmowego testu satysfakcji życiowej, który znajdziesz na testżycia.pl. Zajrzyj tam już teraz. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.